Ten supersoniczny pocisk można zestrzelić nie taki straszny, jako go Rosjanie przedstawia ja. CH-47M2 Kinzhal jest bronią hipersoniczna odpalana z powietrza, z myśliwca MiG-31K lub bombowca strategicznego Tu-22M3. Do takiej broni zalicza się te środki przenoszenia, ładunków konwencjonalnych lub masowego rażenia, o masie do 480 kg. Które rozwija ja prędkość od 5 do 25 razy większa od prędkości dźwięku. Przyjmując zawartość spogladowa. Z prędkość dźwięku, zmienia się wraz wysokościa, temperatura i tym podobne, wynosi 360 metrów na sekundę. To takie pociski w sekundę przemierzają dystans od 1,6 km, 5 ma, do 7 km, 25 ma. Dodawszy do tych walorów zdolność do manewrowania i niska trajektorii lotu, Kinzhal jawia się jako bardzo groźna broń. Skonstruowane zostały do niszczenia amerykańskich systemów przeciwrakietowych. Tymczasem trafiła kosa na kamień i to amerykański system przeciwrakietowy, jak podali Ukraińcy, zniszczył Kinzhala. Tym samym ubyło ich w rosyjskim arsenale. Od 2018 roku w Rosji wyprodukowano kilkadziesiąt sztuk tych rakiet. Nie są to tanie zabawki. Kinzhal kosztuje jakoby kilkanaście milionów USD. Za takie pieniądze można mieć dwie rakiety kalibr, albo cztery Iskandery. Jeśli Ukraińcy zestrzelili Kinzhala używając Patriota, to system ten potwierdził swoją przydatność nie tylko do likwidowania pocisków balistycznych starszych konstrukcji lecących do celu z szybkości ledwo 3-4 ma. Czym sprawili radość Amerykanom, a zasmucili Rosjan? Prawdopodobnie pierwszy, z kilku dotychczas użytych na Ukrainie, Kinzhal został trafiony przez rakietę PAC-3MSE. To najnowocześniejszy pocisk do patriotów niszczący cel wskutek bezpośredniego kinetycznego trafienia. Co ciekawe, jeszcze w 2021 roku Amerykanie dopuszczali testowanie tych pocisków, 5-7 milionów dolarów amerykańskich za sztukę, wyłącznie na terytorium USA. Takie antyrakiety neutralizuje cel w końcowej fazie lotu, gdy ich zasięg mieści się między 40 a 160 km, w zależności od napędu pocisku przechwytującego. Po wykazaniu przez Ukraińców, że Kinzhal da się zestrzelić, wiara Moskwy w możliwości tej broni dodatkowo osłabła. Wcześniej nasta pilot opowieściach o tym, że Amerykanie w styczniu przeprowadzili czwarty udany test swojego hipersonicznego pocisku manewrującego.